Halo, halo kochani, dzień dobry, witamy Was serdecznie. Jesteśmy w Grodzisku Wielkopolskim na obiektach Groklinu. Słuchajcie, kochani, miejsce kultowe, wspaniałe, świetne do rozwoju piłkarskiego. Przypominam, że trwa drugi dzień trening piłkarski. Słuchajcie, kadry Polski w roczniku 2006, w roczniku 2007 i w roczniku 2008 ponad 50 dzieciaczków młodzieży w rocznikach tych, które wymieniłem, tych najbardziej uzdolnionych z różnych oddziałów, kochani, doskonali swoje umiejętności, szykuje się do sezonu 2018-19 na obiektach, tych kultowych obiektach, kochani, Groklinu, który dwa razy zdobywał wicemistrzostwo Polski, dawał nam wiele wspaniałych emocji, kochani, w pucharach europejskich, przyjmując m.in. tutaj Manchester City. Natomiast, kochani, no proszę, pierwszy raz tutaj jesteśmy, jak leci obok obiektów, kochani, pociąg. Natomiast jesteśmy mocno pasem zieleni od tego odgrodzeni. Także w tej chwili zobaczcie, ekipa kapuje. Natomiast i wszystkim Twoim kolegom tutaj, oby bez kontuzji. Słuchajcie, trener Paweł prowadzi tą grupę w roczniku 2006. Fajną relację mają panowie. Dobrze się Kuba czuje w towarzystwie trenera. Cieszymy się, dziękujemy za powołanie. Cieszymy się, że możemy być częścią tej grupy. Tym bardziej, że tu, kochani, mamy 50 wyselekcjonowanych dzieciaczków, kochani, z różnych oddziałów. Zobaczcie, wchodzą do gry, do gierek 3x3, wchodzą w tej chwili Gutki, także oni bez łestów. Fajne to są gry, aktywne, świetne, słuchajcie, prędzej były tutaj pojedynki 1 na 1, natomiast oni grają na 3 bramki. Świetnie. Słuchajcie, na razie zacięty pojedynek bez gola w żadną stronę, natomiast tam widzimy mamcię, która przygląda się treningowi chłopców. Gdzieś tu mamy jeszcze i Kudełka. I brawo, świetnie. Brawo. Świetnie, ładnie pracują chłopaki, natomiast na poziom bardzo wygodny. Przez to ostrzał, zdaje się, że praca z dalszej odległości, na tym samym, czyli chyba 1-1. Natomiast patrzcie, chyba 2-1. No, widzę, że na tej przestrzeni, jeżeli chcą pograć na wynik, to tak trzeba 2-2. Bo próby klepania, kochani, tutaj na tej małej przestrzeni, czy dryblingu w podwojeniu, w potrojeniu, to już jest trudne przedsięwzięcie. Natomiast zdaje się, że wynikiem remisowym zakończył się tamten pojedynek. Natomiast muszę powiedzieć, kochani, że jestem pod wrażeniem treningu trenera, który tutaj przygotował zajęcia. Mieliśmy fazę rozgrzewki, fajną fazę rozgrzewki. W tej chwili jest trening właściwy, pracują, kochani, głównie w dryblingu, natomiast mimo wszystko, patrzcie, piękna akcja, niezakończona bramką, natomiast fajnie popracował. Wczoraj taką bramką zaimponowali mi gracze Lecha, zdaje się, to była bramka na 1-0. Chłopak pięknie po skrzydle poszedł, porobił 2-3, kochani. Zszedł do środka, bramkarz leży, gol. Ładne to było. W każdym razie, kochani, w trakcie tej naszej krótkiej wizyty tutaj w Wielkopolsce przypominamy, że właśnie mieliśmy okazję, kochani, być na Inea Stadion, na meczu Lecha Poznań z Wisłą Kraków. Meczu, który nam zafundował, kochani, 7 bramek, także och, teraz patrzcie, klepą wchodzą do bramki. Nie, myślałem, że wejdą. Patrzcie. I wystawił, chłopak nie zdążył.
No, chyba wyprzedzenie dobre. Słuchajcie, stąd ciężko mi oceniać, czy piłka do bramki wpada, czy nie wpada, także może nie skupiamy się na liczeniu tych goli. Oni sobie sami, kochani, liczą, natomiast mimo wszystko naprawdę uważam, że grają świetny mecz. Teraz chyba wybronił. Ja nie wiem, czy to czasami nie jest chyba tak, kochani, że przy bramce czy dwóch. Chociaż nie wiem, nie będziemy się wkręcać w ćwiczenie, kochani. Sam fakt, że jesteśmy tutaj, jest miły, przyjemny, sympatyczny, kochani. Robimy to, co kochamy. Macie możliwość podpatrzenia, kochani, kadry Polski. Oczywiście za zgodą tutaj kierownika obozu, za zgodą, kochani, trenerów. Możemy chwileczkę pobyć z nimi. Natomiast przypominam, że ten trening... Kiedy się zakończy, idziemy na krótką kawkę z szabełkami i jedziemy do domku, także nie będziemy robić pełnego zapisu obozu. Natomiast chciałbym tylko Wam przypomnieć, że tutaj na terenie obiektów Groklina znajduje się hotel na samym stadionie, także wymarzone miejsce do rozwijania pasji, do trenowania, do spędzania obozów. Wyobraźcie sobie, że tam na terenie tego hotela, hotel poprzez szyby widzimy stadion, ten kultowy, tą zabytkową trybunę, której kawałek tutaj nam, kochani, wystaje. Bardzo mi przypomina struktura tego stadionu ruch przy ulicy Cichej, ruchu Chorzów. Zobaczcie, tutaj nad bramką kawałek tej drewnianej trybuny. Widzieliśmy piękne takie czarno-białe zdjęcia z lat, kiedy to powstawało. Słuchajcie, no piękne, naprawdę magiczne i kultowe miejsce. Nie wiem, jak to się stało do tej pory, że przez tyle lat nie miałem okazji, kochani, na tym obiekcie przebywać. Przejeżdżaliśmy kilkukrotnie przez Grodzisk, czy to jadąc na Poznań. Tam idzie w tle, kochani, droga właśnie na Poznań. Czy byliśmy niedawno, niedaleko tutaj we Wroniawach, w Rakoniewicach, jest w tej okolicy takie Muzeum Pożarnictwa. Skąd o tym wiemy, kochani? Był moment, kiedy byliśmy tutaj na obozie z KS Talent. Pamiętacie, we Wroniawach, nieopodal Wolsztyna, tam zwiedzaliśmy parowozownię właśnie. Tam zwiedzaliśmy, kochani, te Muzeum Pożarnictwa. Także znamy tą okolicę. Piękna, barwna, mocno piłkarska, kochani, także dzisiaj korzysta z tego tutaj, z tej infrastruktury, korzysta Football Academy i to korzysta, kochani, pełną gębą. Zobaczcie, kawkowanie na siedząco. Tu już pod Pawła skórę idzie. Patrzcie, trzyma Gutek cały czas piłę w górze. Przypominam, że my tutaj dotarliśmy, kochani, z naszego Regio Camp. Też wspaniała idea, świetna inicjatywa. Przypominam, że na kanale leci relacja z tego obozu. Czy bądź będziecie już oglądać tą relację, to tamta już będzie dostępna. Polecamy Wam serdecznie, dlatego że tam było dużo pracy, ale dużo również zabawy, rozrywki, takiego troszkę przyjemnego spędzania czasu w gronie naszych szabełków. Natomiast mamcia, kochani, małymi łyczkami, zobaczcie, pobiera lato 2018, korzysta z każdej wolnej chwili. Mamcia w tym roku, kochani, sporo w pracy, żebyśmy mogli tutaj ogarnąć, robić, także mamcia. Oczywiście też odpoczywaliśmy, przypominam, byliśmy kilka dni nad morzem. Teraz zobaczcie, będą łódki pracować w odbiorze. No, tak jak mówimy, kochani, jest ciężej tutaj w tej chwili wyprowadzać piłkę, kiedy jest trójka. Zobaczcie, natomiast mimo wszystko trzeba próbować. Patrzcie, świetna ta akcja, brawo. Patrzcie, jest Gutek po odbiorze, ale chyba
kolega tutaj przekracza przepisy, powala gutka, natomiast myślę, że chyba nic tam się nie stało poważnego na szczęście. Pogoda wymarzona, kochani, lato 2018. Nie przypominam sobie takiego lata, kochani. Także naprawdę jeszcze raz, no, bardzo to u nas aktywny czas. Przypominam, że kilka kampów, kilka obozów, łącznie z Polski, w Niemczech, nasze szeroki przeszły, także bardzo aktywne lato. Możemy pozytywnie je zapisać w naszym życiu, możemy pozytywnie zapisać doświadczenia, które na pewno zaprocentują teraz w lidze czy w przyszłości, dlatego że to wielkie godziny pobytu na boiskach, na orlikach. Słuchajcie, nie tylko gutek, szabełki małe też bardzo aktywnie w tym roku. Nowa Ruda, biwak piłkarski, patrzcie, gutek po całości poszedł, szybko przechodzi całe boisko, strzela gola. Natomiast zobaczcie, próbował na stojąco. Uwielbiam tego typu gierki, kochani. Obojętnie, czy to jest 1 na 1, 2 na 2, czy tak jak tutaj 3 na 3. Świetnie, kolega. Ach, chyba słupek. Słuchajcie, no 3 na 3 to są gierki na 3 brameczki, które naprawdę wymagają takiego zmysłu przestrzennego. To są małe gry, które potem bardzo mocno pomagają w dużych grach. Trzeba mieć głowę dookoła. Są niesamowici. Naprawdę, kochani, jeszcze raz gratulujemy Wam tutaj pobytu. Widać, że to pasja Wasza ogromna. Wiele czasu poświęcamy, żeby być na topie tutaj w Akademii. Którzy wyróżniają się mocno w swoich klubach macierzystych. Przypominamy, że Futbol Akademii to polski. Zobaczcie, czy gdzieś tam w okolicy Waszego miejsca zamieszkania jest możliwość dołączenia. Jeżeli nie trenujecie, zobaczcie, czy jest akademia. Tam są projekty kadry regionalne, potem dla osób wyróżniających się w tych kadrach właśnie kadra Polski. Słuchajcie, docelowo swoją szkółkę, Akademię Fase Szczecin od rocznika 2-5, chyba w przyszłym roku, kochani, świetnie funkcjonuje szkółka w Szczecinie. Właśnie do kadry szkoleniowej tejże szkółki dobija od tego roku trener Sebastian Łukaj. Trenerze obejmie właśnie rocznik 13, przepraszam, 2003, czyli czy to jest tu 16, prawdopodobnie. Także będą prowadzić zajęcia. Oczywiście dalej będzie przy kadrze. Natomiast no, gratulujemy trenerze serdecznie rozwoju. Fajnie pomarańczowi presują ładnie.
ćwiczenie, a być może będzie jego zmiana. Także ja w tej chwili rozłączam się, za chwileczkę do Was wrócę, też mam przerwę na picie. Natomiast przypominam, kadra 2008, kadra 2007 i kadra 2006. Grodzisk Wielkopolski, obiekty Groklinu, Grodzisk Wysokopolski 2018.